Samorząd województwa podkarpackiego i każdy samorząd województwa i samorządy też lokalne dbają o to, aby pozyskiwać inwestorów, tworzyć trwałe miejsca pracy. Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym partnerem gospodarczym w kilku obszarach, jeżeli chodzi o wielkość zainwestowanego kapitału, jeżeli chodzi o eksport, też mamy tu bardzo dobre wyniki i chodzi nam o to, żeby te wskaźniki poszerzać i poprawiać. I taka szansa jest. Duży udział w tych relacjach gospodarczych ma Polonia, ale chcielibyśmy, żeby to się zwiększyło. Stalowa Wola jest jednym z najważniejszych centrów gospodarczych naszego województwa. Ta tradycja wynika z Centralnego Okręgu Przemysłowego, ale i też z przemysłu obronnego, który jest zlokalizowany w Stalowej Woli. Pamiętajmy o tym, że zawsze i przemysłowi obronnemu towarzyszy oczywiście kooperacja, współpraca, budują się wokół tego usługi. Jedno miejsce stworzone w przemyśle generuje drugie miejsce poza tym przemysłem w sferze usług, w sferze kooperacji, które jest i to trzeba rozwijać. Dziś rząd podjął pozytywne decyzje dla Stalowej Woli, ale nie możemy na tym poprzestać i też musimy w sensie inwestycyjnym, infrastrukturalnym, w sensie też edukacyjnych to miejsce, to miasto, cały obszar, trzeba tak powiedzieć, bo tu jest szerszy kontekst, wspierać. Myślcie globalnie, działajcie lokalnie. Nie trzeba wyjeżdżać z kraju, żeby być na całym świecie, żeby mieć międzynarodowe kontakty. Tak jak wspominałem w dzisiejszym panelu, nasza Polonia liczy 20 milionów ludzi. Ja mieszkam w Nowym Jorku 23 lata, jestem z Mielca i jak gdyby znam ich twarze, znam twarze tych naszych wybitnych przedsiębiorców, wybitnych, nie wiem, menadżerów banków, ludzi z Doliny Krzemowej, z Wall Street, ludzi, którzy mają ekspertyzę, ludzi, którzy są chętni do kontaktów z Polską, aczkolwiek nie chcą się kontaktować przez jakieś stare struktury, które mają, są złe stereotypy dotyczące właśnie starszych organizacji i w tym momencie, co mógłbym polecić, skontaktujcie się z Pangeum Network, skontaktujcie się z nami, przyjdźcie do nas do Miami w lutym, mamy tam konferencję, gdzie będziecie mogli poznać twarzą w twarz tych wszystkich, te wszystkie postacie, które działają w naszej organizacji, to są ludzie z 6-7 krajów na świecie. Stalowa Wola oprócz wielu branży ma moją ulubioną osobę, jedną z najbardziej chyba ulubionych osób na świecie, które miałem okazję poznać, czyli panią Marię Mirecką-Loryś. Legendę, patriotkę, zarazem działaczkę polonijną. Myślę, że z taką wizytówką Stalowej Woli to wszyscy będą do państwa przychodzić, czy to biznesy, czy to ludzie kultury, czy ktoś związany, prawda, z kwestiami wojennymi, bo to też dzisiaj niestety czy stety się o tym dużo mówi. To jest jakiś rynek, jakiś też duży biznes, więc działajmy dla dobra naszego kraju i z takimi wspaniałymi osobami.